Zawsze o tym marzyłem. Przecinanie wskaźnika. Nie wiem, czy pęknie, czy nie, ale... Mam klucze w razie czego. O! Można bez klucza. Więc zapraszam. Zaczynamy od czasów prehistorycznych dla mnie, ponieważ ja nie pamiętam takich samochodów, jak jeździły po naszych drogach. Natomiast tutaj na tych samochodach widać tendencje, jakie były w motoryzacji. Tych samochodów będzie jeszcze kilka, ale na razie przedwojennych mamy tylko 3 sztuki. Warszawa, od której się wszystko zaczęło. To jest Warszawa sedanka, mojego przyjaciela, który tak się zapatrzył na mój kolor, że koniecznie musiał mieć taką samą, mimo że oryginalnie ten samochód był inny. Jest też ciekawa sytuacja, ponieważ ten samochód należał do jego ojca, a ojciec został od dziadka, więc jest już trzecie pokolenie w rodzinie. Tu jest Warszawa kombi, uważam, że jeden z piękniejszych kombi w tamtych czasach. Zaprojektowana przez Cezarego Nawrota i mimo, że miał ogromne ograniczenia związane z tym, że błotniki, maska, drzwi, to wszystko jest takie same jak Garbaty, on tylko miał ogromną wyobraźnię, fantazję, ale niestety system był taki, że musiał być ograniczony. No i zrobił to, co zrobił, ten samochód wyglądał zupełnie inaczej i w latach 60-64 roku, gdy powstawał, nadal mógł się podobać i uważam, że był pięknym samochodem. Tutaj kolejny samochodzik, niekoniecznie przez wszystkich nazywany samochodzikiem Mikrus. Nie do końca polski, ponieważ mocno się zapatrzyli nasi inżynierowie na Dobromobila. Natomiast też jest ciekawy. Będzie tutaj jeszcze niedługo Syrena 101, to jest Syrena 101, troszeczkę późniejsza, w pięknym kolorze, jak się ludzie pytają, skąd ten kolor? Ale ten kolor naprawdę, my potrafiliśmy robić naprawdę piękne samochody, w pięknych kolorach. Ja uważam, że w latach 50., na przełomie 50., 60. lat Polacy produkowali najpiękniejszą syrenę. Mechanicznie to była porażka, natomiast wtedy ludzie, pamiętajmy, że to był czas, kiedy większość ludzi jeździło starymi przedwojennymi samochodami reanimowanymi od lat. Albo po prostu motocyklami, rowerami. Ten samochód był czymś, co dawało przepustkę, o czym co mówiłem, do wolności. Mimo że to była straszna zakała, że to się psuło, to ludzie kochali. To jest Syrena 102, w oryginalnym stanie, nigdy nie remontowana. Ona jest trochę w cieniu, żeby nie widać było w niej tak strasznie mocno, jak nie dociągnął tego samochodu. Ale ona ma swój urok także w takiej odrestaurowanej formie. Wystawa, którą tutaj tworzyliśmy, miała na celu pokazanie nie tylko takich pięknych, wyrzutowanych samochodów, tylko prawdziwych, autentycznych. Ja myślę, że udaje nam się to zobaczyć dosyć mocno. Tutaj mamy Junaka, który zastępował w zasadzie samochód, ponieważ można już było nawet w 3 osoby przejechać. I był to samochód ze Szczecina, motocykl ze Szczecina, który... Tu naprawdę bardzo dobre motocykle. Tam
żebyśmy popatrzyli się na tę syrenę 104 i każdą 101, to praktycznie różnią się wszystkie. One, mimo że wyglądają z pewnej odległości ten sam, to różnią się między sobą i to bardzo. Tutaj mamy odpowiedź na potrzeby rynku, że junak, którym trzeba było jednak coś przewozić. Jesteśmy pod koniec lat 50. Pojawił się wtedy już żuk na bazie Warszawy. Tu mamy wersję mikrobus i wersję pick-up. Mam nadzieję, że niedawno do kolekcji dołączy jeszcze jeden żuk, za którym pracuję w zupełnie słusznej serii. Mam rowa pomiędzy drzwiami, która mi nie trudna. Tutaj mam Ona jest na to, do którego robimy.
zrobiliśmy czy bardzo długi okres, żeby jednak poprosić limuzynę. Ale ty widzieliście przedtem na różnych jacie na polonezie, jak porównano taką wersją. Do tego zespołu chciałbym.
potem nic. Thank you.